Bieganie, trening siłowy, jazda na rowerze, sporty walki, a może jeszcze coś zupełnie innego. Jaka jest najlepsza forma aktywności dla naszego zdrowia, czy może samopoczucia? Cześć, z tej strony Kuba Stypczyński, podcast Fitracjonalnie i dzisiaj przychodzę do Was z taką odpowiedzią na pytanie, które naprawdę dosyć często się pojawia, a to pytanie brzmi, jaka forma Aktywności jest uważana za tą faktycznie najlepszą. I ja tak naprawdę mogę to bardzo szybko podsumować. Nie ma takiej, ponieważ najlepszą formą aktywności, jaką możemy dla siebie zrobić, to po prostu ruszenie dupy. To, jaką formę aktywności wybierzemy, nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, żebyśmy wykonywali ją regularnie. Żeby sprawiała nam fan. I to są tak naprawdę dwa główne czynniki, które powinny nam przyświecać w tym, którą formę aktywności wybierzemy. Bo jeśli nie lubimy biegać, będziemy się do tego zmuszać, to i tak prędzej czy później po prostu się poddamy, i nie będziemy dalej biegać, i może skończyć się na tym, że nie podejmiemy już kolejnej. Aktywności fizycznej, ponieważ to bieganie nas zniechęciło do jakiejkolwiek kolejnej formy. Oczywiście może być też tak, że zmuszając się do biegania, w końcu prędzej czy później ją polubimy, ale czy nie lepiej jest wtedy wybrać taką formę aktywności, która sprawia nam przyjemność i dopiero później spróbować na przykład jakichś nowych rzeczy? I to jest też częsty problem, który ja widzę i też widzę po sobie. Że po pewnym czasie dana aktywność już trochę mniej mnie cieszy. Dlatego, jeżeli jesteście też taką osobą jak ja, która lubi nowe rzeczy, warto jest zmieniać formę aktywności. W pewnym momencie skupiać się bardziej, dajmy na to, na treningu siłowym, a tak jak w moim przypadku, podczas gdy jest, są wakacje, jest fajna pogoda, bardziej skupiam się na tym bieganiu. I na formach aktywności, które wykonuje na świeżym powietrzu. W tym podcaście jeszcze chcę tylko zaznaczyć, że ważna jest również regularność, czyli to, o czym wspomniałem wcześniej, te dwa czynniki, czyli to, żeby ta aktywność sprawiała nam fan i żebyśmy wykonywali ją regularnie. A ile te regularnie wynosi? Około 3-4 razy w tygodniu. Myślę, że to będzie fajna. Optymalna wartość. Fajnie jest minimum te dwa razy w tygodniu daną aktywność wykonywać, ale te trzy, cztery razy w tygodniu to będzie fajne optimum dla naszego zdrowia, ale nie tylko tego zdrowia fizycznego, ale też tego zdrowia psychicznego. Bo jak wiadomo, aktywność fizyczna ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, na nasze samopoczucie, jak pokazują też liczne badania. Zmniejsza Ryzyko wystąpienia depresji. Na koniec powtórzę moje słowa z początku tego odcinka. Nieważne jest, jaką formę aktywności wybierzecie, bo najlepszą aktywnością dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego jest po prostu ruszenie dupy. Dzięki, i do następnego.